Ogólnie kolega mnie kiedyś namówił, tak już mi zostało, że chcę tu przychodzić. W chwili nie jesteśmy w stanie wyprodukować, a dużo ludzi potrzebuje tego właśnie. Dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, powiedz, czy pobieranie krwi boli i ile to czasu zajmuje? Nie, to nie boli, to jest tak jak uszczypnięcie albo jakby komar ugryzł. A to trwa 10 minut, więc trwa 10 minut, nigdy nam nic nie zbawi. Tak niewiele, a znaczy tak dużo, szczególnie teraz w okresie wakacji. Dlatego między innymi kibice nie czekają, tylko ruszają pod stadion, by pomóc. Jest to kolejna akcja już Powstańcza Krew, która powstała z inicjatywy klubu HDK Trójkolorowi. Chodzi o to, żeby oddać krew. W każdym wywiadzie to powtarzam, ale to jest do znudzenia. Krew, nie da się jej wyprodukować, można ją tylko oddać. I cieszy mnie to też, że skupia się wokół tego już pewna taka część społeczności, już tworzymy gdzieś tam swoją społeczność, że przychodzą ludzie, których już znam z imienia, z nazwiska, niektórzy przyprowadzają swoich nowych ludzi i rozwija się to też dzięki klubowi, dzięki promocji klubu, także bardzo się cieszę, że mam takich współpracowników, jakim jest klub na przykład. Każda akcja, szczególnie takie duże, zorganizowane akcje są bardzo potrzebne. Krew jest darem życia, którego niestety nie kupimy i cały czas krew jest potrzebna w szpitalach, ponieważ zabiegi operacyjne są wykonywane, są ludzie, którzy trafiają do szpitali po wypadkach samochodowych, więc dalej jest to bardzo potrzebne i właśnie takie akcje są dla nas bardzo wielkim wsparciem w poborze krwi. Bo krew po prostu ratuje ludzkie życie, a to w takich akcjach jak ta jest najważniejsze. Dla tych, co w taki sposób chcą pomóc, będą mieli jeszcze szansę pod koniec tego roku.